Hej osobie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest kolejny filmik dotyczący magii Bleach. Wracamy sobie do bliża i przenosimy się od razu do samego Askina, do, do jego pełne imię tłumaczone jest jako śmiertelna dawka, bardzo adekwatne do jego umiejętności. Natomiast Askin opowiada nam o hierarchii w Streanditersach, którzy zostali zabrani, z których Jechawat zabrał ze sobą. Oni mają swoją specjalną nazwę, to, to jest taki specjalny oddział. Ja jej nie pamiętam, to znaczy nie, no nie pamiętam, ale też nie potrafię jej wymówić. Próbowałam się nauczyć, nie udało mi się, więc będę ich nazywać po prostu streen litersami. Tłumaczy nam, że są trzy pierwsze osoby, które wybrane zostają na streen litersów. Tak? Walkiria jest bodajże trzecim, który został wybrany do tego specjalnego działu Strelnitersów. Pierwszym został wybrany Lili. I Lili y, dostał moce od Jucha Wacha jako pierwszy. Stał, stał się dzięki temu tym, tym, tym posłańcem Bożym itd. itd. Gdzie, y, przez, co, ta, także przez to Nanao i y, kapitan głównodowodzący mieli tak duże problemy z pokonaniem go, tak? Musieli no naprawdę włożyć duż, duż, dużo wysiłków, to i tak go nie zabili. Jedynie pozbawili go Bożych mocy, tak. Ehm, co do Pernidy e, i Walkirii, Askin mówi o tym, że przez ich potęgę, przez ich moc, jaką posiadają, zaczęły krążyć pogłoski, że Pernida jest lewą ręką króla dusz, natomiast Walkiria jest sercem króla dusz. E, Dodał od razu, że patrząc na ich moce i umiejętności, te typ ogłoski cóż, można uznać za bardzo wiarygodne, tak? Natomiast y, ja uważam, że to jest bardzo interesujące, to, to, to nam pokazuje, że walka z Walkirią będzie na pewno in, y, bardzo interesująca. Ja osobiście uważam, że drużyna Shinigami y, nie przegrała, tak? że, że, że oni zostali tak pokonani. Jeśli by tak się stało, że, że po tym całym po ataku zostaliby pokonani, y, to bym była niezwykle rozczarowana, ponieważ już wcześniej mieliśmy kapitanów z, walczących z kapitanami i zwykle te walki trwają niezwykle długo. Ponieważ są na podobnym poziomie y, mocy i, i taka walka się, naprawdę się potrafi przeciągnąć, tak? natomiast y, gdyby po prostu padli, y, co prawda, oni chyba ca w całą szóstkę walczyli przeciwko walkiri i taki, taki jeden kolej zbierający y, moc wszystkich sześciu y, kapitanów, no to takich. Singami o, o, o potędze kapitana, no to mogło być już trochę gorzej, a naprawdę by była rozczarowana, gdy padli. Jednak mimo wszystko potęga tej drużyny duży była budowana i pokazywana nam przez wiele, wiele czapterów i bardzo, bardzo mocno podkreślana. I moim zdaniem by było bardzo kiepsko, gdyby, gdyby po prostu zostali tak, tak o sobie pokonani. Natomiast co do samego Askina, on walczył z Ichigo przed, przed walką z Lilim przed walką Liliego z Nanao i Kioraku mieliśmy pokazane, jak oni się ze sobą, jak Ichigo go dogonił, nawet nie tyle dogonił, jego spotkał po prostu i zaczęli ze sobą walczyć, chyba. Nawet nie tyle walczyć, tylko po prostu zaczęli dyskutować, tak? Później zaczęli walczyć ze sobą. Tego nam nie zostało pokazane, natomiast został nam pokazany wynik tego, jak Ichigo leży na ziemi. Może się wydawać, że został pokonany, jednak nie. Askin musiał wchłonąć bardzo, bardzo dużo reishi, żeby móc powalić i czy go podejrzewam, że ogromną ilość reishi pochłonął. E, przy okazji, Askin w tym chapterze zdradził nam, na czym dokładnie polega jego moc, na czym polega jego umiejętność. Czyli musi wchłonąć m, to, co chce zatruć, tak? Czyli jeśli chce zatruć krew, musi wchłonąć krew, jeśli chce zatruć reishi, reishi musi wchłonąć reishi. E, na takiej zasadzie to wygląda. E, I e, Interesująca to jest umiejętność, tak. Natomiast y, powiedział to wszystko przy Jorić Jorići, tak, y, Yurići, tak, tak Yurići. Y, o jest niema Yurići. Y, powiedział wszystko przy Jurici, która stała za nim, nawet nie tyle stała, ile zwis, zwisała z jakiegoś kawałku kawałka kamienia. Y, to wszystko usłyszała i się dowi dowiadujemy, że Askin jest człowiekiem, który lubi elegancko zabijać swoich przeciwników, w elegancki sposób eee, co jest dość ciekawe, eee, natomiast Yurichi zaczyna z nim walczyć eee, chapter nam się kończy na tym, jak wykorzystuje tą swoją umiejętność z tymi błyskawicami eee, nie pamiętam już jak to się nazywało, na szy coś eee, znaczy SH eee, Fajna umiejętność i zapowiada nam się nowa ciekawa walka. Wątpię, żeby Askin został pokonany tak łatwo, naprawdę. Naprawdę tutaj, jak, jak ktoś zostaje pokonany szybko, to znaczy, że nie wyciągnął jeszcze swojej atutowej karty, i albo był bardzo słaby, tak? Wiemy, że Joryci nie jest słaba, wiemy, że Drużyna Śniegami nie jest słaba, wiemy, że Askin nie jest słaby, to znaczy, Askin sam w sobie słaby może być. Natomiast jego umiejętności są potężne i osobiście wątpię, żeby został tak łatwo pokonany. Natomiast Jurici, no, znamy Jurici, Jurici jest silna i bardzo dobrze umie walczyć, co nam pokazuje m.in., że ma bardzo duże doświadczenie w momencie, w którym złapała jedną ze strzał, jakie wystrzelił Askin w jej stronę, tak? gdzie po prostu złapała ją go ręką i wróciła w jego stronę. Tak? Bardzo fajnie to wyglądało, bardzo fajnie to, co zostało pokazane i bardzo mi się podobało. Natomiast na tym nam się chapter kończy, tak? Dostaliśmy dość sporo informacji, które niekoniecznie były nam potrzebne. Większość informacji się nam powtórzyła, zwłaszcza dotyczących pernidy. Co prawda, ta informacja o. o Hierarchii w samych tych strainlitersach, w, w tej wybranej drużynie stranitersów to było dość interesujące, ale czy konieczne, nie bardzo. Natomiast, no cóż, musimy czekać na kolejny chapter. W tym chapterze najbardziej mi się poja podobało pojawienie się samej Yurichi i, i sam początek walki Yurichi z, z Askinem do momentu właśnie tego wystrzelenia, tej, jej, tego jej. To nie jest zaklęcia, tylko umiejętność bojowa jak już, tego, tej umiejętności bojowej. Yy, więc yy, no tak, sama końcówka chaptera, jak oni się zaczęli bić, tak? To mi się najbardziej podobało. A Wy napiszcie, co Wam się najbardziej podobało. Powiedzcie mi, czego się spodziewacie w kolejnych czapterach. Yy, ja się spodziewam ogólnie tego, że będzie przeskakiwanie między polem walki Walkiri e, z różnoigami, a polem walki Askina z Yorichi. Bardzo bym tego nie chciała, wolałabym, żeby walki były nawet dłużące się, żeby szły ciągiem, tak? Żeby było od początku do końca, a nie takie przeskakiwanie między jednym a drugim, tak? To, to nie jest. Yy... To nie jest takie nużące na zasadzie mielenia czegoś w kółko, co, co jest troszkę nudnawe, tylko moim zdaniem takie przeskakiwanie jest bardzo, bardzo irytujące, bo, bo trzeba pamiętać z dwóch pól walki i czasem też oni to robią tak, że jest przeskok i dopiero po dwóch, trzech panelach się orientujemy, że jest przeskok do kolejny, do, do drugiego pola bitwy. To nie podoba mi się coś takiego. Wolę, jak, jak jedna walka jest zakończona i dopiero idzie druga. Ym, Wszyscy wiemy, że to i tak i jest mniej więcej w tym samym czasie ciągnięte. Ma, ma tą samą. W tym samym momencie się te walki mniej więcej odbijają, odbywają, tak? Więc, no cóż. Ale tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagi. Piszcie swoje komentarze i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Na razie.